Wstyd to jedna z emocji, która pojawia się w życiu każdej osoby, najczęściej w nieoczekiwanych momentach. Dodatkowo to uczucie, którego często nie jesteśmy świadomi. Uważność na tę emocję pozwoli na zrozumienie mechanizmu pojawienia się wstydu, a także właściwego dla nas sposobu reagowania w sytuacjach, gdy się pojawia. Nazywam się Jakub Cygan, jestem psychologiem i psychoterapeutą. Dzisiaj opowiem o toksycznym wstydzie. Sprawdzimy, kiedy wstyd może być zagrażający dla poczucia pewności siebie i przyjrzymy się, w jaki sposób wpływa na Twoje życie. Zgodnie z założeniami Paula Gilberta, wstyd dzielimy na 3 podtypy. Pierwszy z nich to wstyd zewnętrzny. Pojawia się, gdy usilnie ukrywamy się przed np. oceną innych osób. Na krytykę możemy wtedy reagować potrzebą izolacji. Kiedy ktoś zwróci Ci uwagę, Twoje poczucie wartości w danym momencie ulega obniżeniu. W efekcie wtórnie możesz podejmować działania mające na celu ochronę przed odczuwaniem wstydu w przyszłych podobnych sytuacjach. Na przykład poprzez tłumienie emocji, unikanie wyrażania własnego zdania lub nawet unikania interakcji z innymi osobami. Wstyd wewnętrzny to taki rodzaj wstydu, który czujemy do samych siebie i co myślimy na swój temat. Ten rodzaj wstydu opiera się o to, co my myślimy, że inni o nas myślą. Jeżeli w przeszłości doświadczaliśmy sytuacji, w których osoby bliskie lub rówieśnicy wyśmiewali lub dokuczali, w efekcie możemy zacząć w to wierzyć i zacząć myśleć o sobie w ten sposób. Wstyd odbity to moment, w którym doświadczamy wstydu za inne osoby. Na przykład wstydzimy się za nasze dziecko, ponieważ głośno się zachowuje w autobusie, albo nasz partner wypił za dużo alkoholu na rodzinnym spotkaniu, a przecież tak nie wypada i co ludzie pomyślą. Poczucie wstydu wiąże się bezpośrednio z oceną samego siebie. Brak pewności siebie, brak poczucia bezpieczeństwa, czy poczucie bezradności, beznadziejności, a także bycia niewystarczającym, to typowe przejawy toksycznego wstydu. Aby nauczyć się rozpoznawać w sobie tę emocję i lepiej sobie z nią radzić na co dzień, rozmowa ze specjalistą może być pomocna.